Witam, nazywam się Jacek Antonik, właściciel sklepu Remsport. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować ostrzałkę narciarsko-snowboardową niemieckiej firmy Kunzmann, model Speed Compact. Ostrzałka Speed Compact firmy Kunzmann to bardzo popularny model ostrzałki. Z jej pomocą możemy naostrzyć krawędź boczną w narcie zjazdowej lub desce snowboardowej o wartość kąta od 90 do 86 z możliwością regulacji co jeden stopień oraz podnieść krawędź dolną o pół, jeden lub półtorej stopnia. Jeżeli chodzi o budowę ostrzałki Speed Compact, jest ona nieskomplikowana, bardzo prosta w użyciu. Proszę zwrócić uwagę na to, że tak, mamy dwa miejsca, w których możemy umieścić pilnik. W tym położeniu, tak jak teraz widzicie, zawsze umieszczamy pilnik do ostrzenia krawędzi bocznej. Jeżeli sobie odwrócimy tą ostrzałkę, widzimy tutaj tą szczelinę, prawda, poziomą, i to jest miejsce, gdzie umieścimy pilnik do ostrzenia krawędzi dolnej. Teraz tak, ostrzałka została wyposażona w kółeczko toczące się. Niestety nie jest ono łożyskowane, jest to błąd, no ale trudno, można powiedzieć, że w tej klasie cenowej nie jest to standard, ale toczy się równo, pewnie, także praca tą ostrzałką jest bezproblemowa. Ponadto na samym dole, w centralnym miejscu, ostrzałeczka jest wyposażona w pokrętło regulacyjne, na którym nadrukowane są cyferki. Każda z tych cyferek oznacza kąt. I na przykład 0 to jest kąt 90 stopni, 1 to jest 89, 2 82 i tak dalej, i tak dalej. Pomiędzy nimi są jeszcze kreseczki, czyli połóweczki, ale dotyczy to tylko i wyłącznie podniesienia krawędzi. Czyli jeżeli chcielibyśmy podnieść krawędź o pół stopnia, to musimy ustawić sobie na kreseczkę, która znajduje się między 0 a 1. Teraz tak. Ostrzałeczka Speed Compact ma dwie strony. Strona oznaczona napisem Speed 3016 i takim małym logo FK-SKS. Jest to strona, która będzie odpowiadała za ostrzenie krawędzi bocznej. Pod właśnie tym napisem Speed 3016 mamy taki trójkącik, taki znacznik, i do tego znacznika będziemy ustawiać wartości kątowe na tym pokrętełku. Druga strona, która ma informację po angielsku, że jest to strona tylko i wyłącznie do podniesienia krawędzi, ma również taki trójkątny znacznik i do tego znacznika będziemy ustawiać wartości podniesienia. Jeżeli chodzi o możliwość rozbudowy tej ostrzałki, to oczywiście nie ma problemu. Tak jak wspomniałem wcześniej, w standardzie znajdziemy pilnik średni o długości 70 mm, ale możemy tą ostrzałeczkę doposażyć w różne inne narzędzia skrawające lub narzędzia polerskie. Na przykład pilniki diamentowe. Tutaj jest przykład pilnika diamentowego niemieckiej firmy Kunzmann, które występują oczywiście w różnej gradacji. Lub pilnik stalowy ze stali narzędziowej o gradacji drobniejszej niż ten standardowy, czyli pilnik drobny. Lub pilnik gruby, tak zwaną raszplę. Możemy też do tej ostrzałki zamontować specjalistyczne pilniki, na przykład pilnik z ostrzem z węglika spiekanego, czyli popularnej widii. Widia jest to narzędzie, które jest bardzo twarde, bardzo ostre, nie wymagające dużych sił podczas ostrzenia. Tutaj mamy również przykład pilnika z węglika spiekanego, tyle tylko, że został on wykonany w całości. Innym narzędziem, które możemy dopasować, dołożyć do tej ostrzałki, jest kamień szlifierski aluoksydowy. Jak wiecie, kamień służy nam do tego, żeby usunąć z miejsca utwardzonego tak zwany zgniot. Zgniot właśnie to jest to miejsce utwardzone, występujące szczególnie w strefie pod budem, tam gdzie działają największe siły. I podczas ostrzenia możemy zauważyć, że w tym miejscu ostrzałka z pilnikiem naszym będzie nam się ślizgać.
Na globalnym świecie po prostu nie będzie tego skrawania, tylko będzie poślizg. Wtedy możemy wyjąć ten pilnik średni, włożyć taki pilnik, przepraszam, taki kamień szlifierski, przeszlifować tylko i wyłącznie to miejsce, wytrzeć krawędź, zamontować pilnik, który był i zobaczymy, jaka jest po prostu różnica. Innym przykładem specjalistycznego narzędzia jest pilnik kombi. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, jedna część tego pilnika ma ostrza z wędlika spiekanego, a druga część ma zamontowany kamień szlifierski aluoksydowy. Czyli można powiedzieć, że w jednym przebiegu mamy, wykonuje się dwie prace, czyli zmiękcza, tak to można powiedzieć, nazwijmy, zmiękcza się tą krawędź, a pilnik z wędlika spiekanego ostrzy ją nam na żądany kąt. Także sami widzicie, że możliwości upgrade'u tej ostrzałki są bardzo duże. Jeżeli byście byli zainteresowani zakupem dodatkowych narzędzi skrawających do tej ostrzałki, to oczywiście zapraszam do mojego sklepu www.remsport.pl. Przy opisie tej ostrzałeczki jest zakładeczka akcesoria dodatkowe i tam znajdziecie wszystkie kompatybilne narzędzia, które pasują do tej ostrzałki. Jak wygląda wymiana pilnika w praktyce? A więc proszę zwrócić uwagę, że teraz pilnik jest włożony do odpowiedniego miejsca i przystosowany do ostrzenia krawędzi bocznej. Żeby wymienić pilnik, bo na przykład chcemy użyć pilnika diamentowego, musimy go odkręcić. Tutaj od dołu mamy dwa otwory, w którym znajdują się śruby mocujące pilnik. Luzujemy je. Pilnik. Jest to pilnik średni. Nie wiem, czy dobrze widać. Proszę zwrócić uwagę, że na tym pilniku jest zaznaczona strzałka kierunkowa, bo to jest bardzo ważna uwaga. Pilnik musimy zawsze wsadzić, włożyć do strzałki tak, aby strzałeczka wskazywała nam kierunek pracy tą strzałką. Czyli jeżeli ja będę robił ruch do siebie, to strzałeczka musi być skierowana do mnie. To jest bardzo ważne, bo pilniki stalowe są narzędziami kierunkowymi. Czyli jeszcze raz pokażę. Jeżeli chcielibyśmy po prostu użyć tej ostrzałki do ostrzenia krawędzi bocznej, wkładamy ten pilnik średni do tego miejsca, czyli tutaj z boku, zwracając uwagę na kierunkowość, czyli o, teraz sobie popatrzę, tak. Zakręcamy, o, poczujemy opór, ok, o. I teraz mamy ostrzałkę gotową do ostrzenia krawędzi bocznej. Teraz wystarczy tylko dokonać stosownej regulacji. Powiedzmy, że chcemy sobie naostrzyć krawędź na 88 stopni, czyli dwójeczkę umieszczamy na znaczniku, proszę. Teraz jest nastaw 88-stopniowy. Jeżeli chcielibyśmy podnieść krawędź, na przykład o pół stopnia, to musimy tak, wyciągnąć ten pilnik, czyli znowu analogicznie, odkręcamy śrubeczki mocujące. Tak. Teraz wyciągamy pilnik. Teraz pilnik wkładamy tutaj, do tej szczeliny od góry. Proszę pamiętać, że ta strona właśnie z napisem Base Beveling jest odpowiedzialna właśnie na zaostrzenie krawędzi dolnej, więc musimy odpowiednio ustawić sobie tak, wskazywać po prostu kierunek. Dobrze. I tutaj od góry znowu mamy dwie śrubeczki mocujące ten pilnik, więc zakręcamy. O, już jedna zakręcona. Druga zakręcona, tak, proszę zwrócić uwagę, pilnik jest zamocowany, nie wyskoczy nam i ta
takie ułożenie pilnika w ostrzałce Speed Compact spowoduje, że będziemy mogli śmiało wyostrzyć krawędź na żądany kąt. Teraz tylko, wystarczy tylko nanieść odpowiednią zmianę, więc ja sobie do tego znacznika, o którym Wam wspomniałem, o, zaznaczę kreseczką. Jest kreseczka między 0 a 1 ustawiona na znaczniku i teraz mogę przystąpić do podniesienia krawędzi dolnej o 0,5 stopnia. Dobra, a teraz przystąpimy do praktycznego pokazu możliwości tej ostrzałki, czyli wyostrzenia krawędzi bocznej na żądany kąt, powiedzmy 88 stopni i podniesienia krawędzi dolnej o wartość 0,5 stopnia. Proszę zwrócić uwagę, że do tej czynności będzie nam potrzebne imadło. W przypadku nart zjazdowych imadło narciarskie, a w przypadku deski snowboardowej imadło snowboardowe. Ja tutaj pokażę Wam, jak się ostrzy nartę zjazdową, ale dokładnie to samo wykonamy przy desce snowboardowej. Dobra. Teraz tak, muszę uzbroić naszą ostrzałkę Speed Compact w pilnik, ponieważ go wcześniej wyciągnąłem. A więc tak jak wspomniałem, pilnik wkładamy do tego otworu, do tego miejsca znajdującego się wzdłuż i z boku ostrzałki, pamiętając o kierunkowości. Tutaj, przy tym pilniku, powiedzmy, nie ma problemu, bo mamy strzałkę, więc ona nam bardzo pomoże zorientować się w kierunku, ale gdybyście korzystali z pilników innych firm, to niektóre nie mają strzałek, więc musimy zwracać uwagę na pochylenie zębów. One muszą być tak pochylone, żeby wskazywały kierunek naszego posuwu. Dobra, wsadzamy sobie pilnik do ostrzałeczki. Teraz zakręcimy go. Jedna śrubeczka, druga śrubeczka. Teraz dokonam nastawu. Pamiętacie, Speed 3016, strona, która ostrzy nam krawędź boczną. I tutaj sobie ustawiam 88, czyli dwójeczkę. Mam dwójeczkę, tak. I teraz ta strona będzie przylegała do ślizgu. O, tak ustawiamy ostrzałkę na narcie lub na desce snowboardowej. Ważna uwaga to jest taka, że pracujemy tą ostrzałką w jednym kierunku, czyli w kierunku wskazywania strzałki, czyli w kierunku naszego skrawania. Ja będę wykonywał czynność do siebie i dlatego ta strzałeczka jest skierowana w tą stronę. A, nie powiedziałem Wam o jednej rzeczy, jak mówiłem o budowie. Proszę zwrócić uwagę, że na jednej stronie są takie cztery wyprofilowane miejsca. Są to miejsca, które ułatwiają nam trzymanie tej ostrzałki, poprawiają chwyt. Bardzo dobry pomysł, bo podczas pracy musimy, szczególnie podczas pracy pilnikami stalowymi, używamy trochę siły, więc mogłoby dojść do po prostu jakiegoś poluzowania chwytu albo obślizgnięcia. A takie wyprofilowane miejsca pozwalają nam utrzymać po prostu pewnie ostrzałkę w rękach. Dobrze. A więc przykładamy ostrzałkę, dociskamy ją do ślizgu oraz wywieramy nacisk z góry na pilnik. Można powiedzieć, że siłę, którą przekazujemy na ostrzałkę, jest to taka wypadkowa tych dwóch sił, czyli siły dociskającej ostrzałkę do ślizgu i siły dociskającej pilnik z ostrzałką do krawędzi. I pewnym ruchem ciągniemy do siebie. I znowu dochodzimy do początku, ustawiamy je dobrze. Proszę. I taką czynność wykonujemy do momentu, kiedy mamy naostrzoną krawędź. Tylko pytanie, skąd wiemy, że mamy już naostrzoną krawędź? Są dwa sposoby. Pierwszym sposobem, dużo łatwiejszym, jest wykorzystanie czarnego flamastra szybko schnącego. Takim flamastrem przemalowujemy całą szerokość i długość krawędzi i ostrzymy do tego momentu, aż zniknie nam on z krawędzi. Czyli jeżeli cały flamaster, wszystkie czarne miejsca pokryte na krawędzi znikną, mamy naostrzoną krawędź. Możemy również posługiwać się wzrokiem, czyli przy dobrze oświetlonej krawędzi widzimy,
widzimy, jak pada światło na krawędź i widzimy wtedy miejsca, które na przykład wymagają jeszcze ostrzenia. Bo krawędź po, krawędź po ostrzeniu prawidłowym powinna się mienić jednostajną barwą. Powinna być po prostu błyszcząca na całej swojej szerokości i długości. To jest taki trudniejszy sposób, ale zobaczycie sami, że dojdziecie do wprawy i nie będziecie musieli po prostu za każdym razem malować sobie po prostu krawędzie pisakiem. Dobra. Tak ostrzyliśmy krawędź można. Jeszcze raz powtórzę. Czyli dociskamy stroną z napisem Speed 3016, dociskamy tą ostrzałeczkę do ślizgu, następnie naciskamy na pilnik i ciągniemy, proszę. Tak to wygląda. Ok. Teraz przystąpimy do podniesienia krawędzi dolnej o kąt pół stopnia. W tym przypadku muszę nartę przemienić do pozycji poziomej. Bo to będzie idealne położenie do ostrzenia krawędzi dolnej oraz musimy zmienić położenie pilnika, czyli wykręcamy go. No, tak. Teraz wkładamy go od góry w nasze miejsce. Tak. Zakręcamy go tymi dwoma śrubami. Raz. Dwa. OK, mamy zakręcone i dokonujemy na stawo, czyli pół stopnia, czyli kreseczka między 0 a 1. Mamy. OK. Dokładnie to samo. Jeżeli byśmy chcieli wiedzieć, kiedy krawędź będziemy mieć naostrzoną, możemy również z tej strony posmarować, przemalować ją po prostu czarnym flamastrem i jeżeli nam flamaster zniknie, mamy krawędź naostrzoną. I dokładnie tak samo postępujemy, czyli wywieramy nacisk z góry na naszą ostrzałkę i narzędzie skrawające oraz dociskamy ostrzałkę do boku po to, żeby trzymać po prostu równo tą ostrzałkę i równomiernie skrawać. O, chodźmy. Proszę. O, w ten sposób. I gotowe. Także w takim położeniu podnosimy krawędź o żądany przez nas kąt. Powiedziałem Wam na samym początku, że ostrzałka Speed Compact jest ostrzałką niewielkich rozmiarów, kompaktową i dlatego też idealnie nadaje się do tego, aby można było ją zastosować nawet na wyjeździe, nawet na stoku. Niestety na stoku nie mamy imadła, więc tam nie będziemy nadawać tego kąta, nie będziemy przeostrzać tej krawędzi, ale możemy tą krawędź poprawić, wykorzystując do tego celu pilnik diamentowy. Pilnik bądź pilniki diamentowe. No dobra, ale jak to wygląda w przypadku pilnika diamentowego? A więc tak, wymontowujemy ten nasz pilnik średni z ostrzałeczki, czyli odkręcamy. Powiedzmy, że będziemy sobie poprawiać krawędź boczną. O, czyli wkładamy nasz pilnik diamentowy w odpowiednie miejsce. Zakręcamy go. Ja tu użyłem akurat pilnika diamentowego włoskiej firmy Sorma, kompatybilnego z ostrzałką. Ustawiam sobie kąt na 88 stopni, czyli taki kąt, który po prostu chcieliśmy uzyskać podczas ostrzenia standardowym pilnikiem. Najpierw sobie przemienię w imadle do pozycji do kąta 60 stopni i dokładnie tak jak przy ostrzeniu, tylko że pilnik akurat diamentowy jest narzędziem typowo poleckim, więc tam nie używamy zbyt dużych sił naciskowych, tylko kwestia trzymania ostrzałki na ślizgu i prawidłowym jej posuwie. I wygląda to tak. Dla lepszej efektywności i trwałości narzędzia polerskiego, jakim jest pilnik diamentowy, warto byłoby go troszkę pochłodzić, czyli w warunkach polowych
dodać troszkę wody, którą możemy uzyskać poprzez na przykład stopienie śniegu w rękach, a w warunkach domowych, jeżeli mamy, no to do słoiczka pędzelek i po prostu pędzelkujemy ten pilnik diamentowy, spowodujemy, że trwałość będzie jego wyższa, a efektywność również. Tak wygląda kwestia polerowania pilnikiem diamentowym w warunkach domowych. Jeżeli tak jak powiedziałem, używamy, chcielibyśmy użyć naczyń podostrzyć nartę na stoku, no to musimy sobie zjechać gdzieś na bok, prawda? Odpiąć sobie nartę, przykontrować butę. Będzie to wyglądało tak, o, że będziemy w ten sposób robić. No oczywiście jadąc od początku do końca całej krawędzi, później dokonamy zmiany krawędzi, więc znowu przykontrujemy o ten sposób i w ten sposób. Bardzo ważną jeszcze rzeczą, jeżeli byście chcieli wykorzystywać akurat taką uszczałkę na warunkach polowych gdzieś na stoku, jest zabranie ze sobą gumki do blokowania ski stoperów. Wystarczy, że razem z uszczałką będziecie mieli taką gumeczkę, naprawdę bardzo ułatwi pracę po prostu na stoku. Dobra. To wszystko, jeżeli chodzi o tą uszczałkę, o model Speed Compact. Jeżeli bylibyście zainteresowani jej zakupem, zapraszam na stronę www.remsport.pl. Link do zakupu w prawym górnym rogu jest widoczny, przekierowujący od razu na stronę tego właśnie modelu. Dziękuję i zapraszam ponownie.